Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu właśnie o tym jest to odcinek 15 i zarazem ostatni odcinek tego sezonu, pierwszego debiutanckiego sezonu naszego podcastu, naszego, bo ze mną jest oczywiście, Awizonosz. Że... A ze mną jest również jak zawsze. Jakub Sykut, dzień dobry Państwu. Tak, dokładnie, widzę, jest to ostatni odcinek no naszego poczniemy? pierwszego sezonu. Co poczniemy? Ale najpierw o Twoje wrażenia, <noise> bo w sumie to była trochę taka odskocznia, urozmaicenie, pobiegania z placów. Biegaliśmy po placach budowy, a teraz weszliśmy do studia i rozmawiamy o tym, co się dzieje na tych placach budowy, więc myślę, że to była fajna inicjatywa z naszej tak, strony. Tak, wygodnie można usiąść i, i nie i warunki atmosferyczne. Tak, porozmawiać przy kawce, choć akurat kawy obaj no, nie pijemy. Dokładnie. Ale tak, jest przyjemnie, jest kulturalnie, jest ciepło, klimatyzacja. Tak, ale w ogóle jak oceniasz taką formę, że z jednej strony biegamy po tym mieście i no, ty w szczególności y, dowiadujemy się, ja co się dzieje biegam. i potem przenosimy tę wiedzę, ten nasz zbiór i przedstawiamy tutaj przed mikrofonami w ciepłym studiu. Eee, woda tą wersję tutaj w ciepłym studiu, gdzie nie trzeba biegać, ale niestety to nie jest możliwe. W sensie zawsze musi być połączona jedna z drugim, ale... Ale no, no cóż, jest, jest jak jest. Natomiast bym powiedział, że jest to taki nieprzyjemna forma, to mówisz, że ja lubię się rozgadać, jak dobrze o tym wiesz. Oj tak, to, że się lubisz rozgadać, to o tym chyba wszyscy już wiemy. A zapytaliśmy was. O pytania, z racji tego, że jest to ostatni odcinek, co, wy, co Was intryguje w Warszawie, w transporcie ogólnie, jakie inwestycje chcielibyśmy, że, chcielibyście, żebyśmy poruszyli? I teraz sobie te komentarze gdzieś rozwiejemy, rozwiejemy Waszą niepewność. Więc jest pierwsze pytanie. Pytanie, która z planowanych linii metra najbardziej pozytywnie wpłynie na poprawę komunikacji w stolicy? To pytanie zadał Piotr także pozdrawiamy Piotra i tutaj no właśnie, to, to do Ciebie pytanie która, która z planowanych linii metra najbardziej pozytywnie wpłynie na poprawę komunikacji w stolicy? Jak Ty to rozumiesz i, i jak byś na to odpowiedział? Żadna, nie no e... No i dziękujemy dziękujemy no, tak, no, Było miło, cześć <śmiech> <śmiech> Nie no, e, linia czwarta oczywiście jest najbardziej preferowana, jeżeli chodzi o wykorzystanie po, wykorzystywane przez e, pasażerów to faktycznie pokazują i prognozy, i to w jaki sposób ona się łączy. No bo ona łączy północ i południe, czyli tak samo jak pierwsza linia metra, łączy Białąkę z Wilanowem, czyli dwa nowe, e, tężnie rozwijające się osiedla mieszkaniowe. I po prostu się rzeczy z tych dwóch miejsc wiadomo, że będzie duży potok pasażerów, w tym bardziej, że w centrum na tej osi też mocno by to wspomogło tramwaj, które po prostu na tym odcinku jeżdżą i niekoniecznie to jedzie w każdej orientacji, również na tej, w tym tej samej iteracji właśnie jak tramwaje. Jest to ciekawa linia metra. E, powinna być realizowana wcześniej niż trzecia linia metra, e, a przynajmniej wcześniej niż to, co jest teraz realizowane w sensie. Jeżeli wiemy, jak będzie wyglądać M3, wiemy, jakie są potoki. E, M3 będzie pierwsza linia metra, gdzie pociągi metra nie będą odjeżdżać, jak teraz jest to normalnie na stacjach metra, że odjeżdżają co 2-3 minuty, e, w godzinach 4 nawet co 30 tylko to będzie pierwsza linia metra, gdzie po prostu metro nie będzie odjeżdżać co kilka minut, tylko będzie odjeżdżać o od danej godzinie. I to jest ta zmiana większa, która faktycznie ma być zmiana. No i też po prostu tam potoki pasażerów będą mniejsze, no bo się rzeczy. Mówimy o M4 teraz. M3, mówię y o M3 teraz. Teraz o M3, dobrze. Będą po prostu tak, mniejsze. Tak właśnie... Nie, nie, będą po prostu mniejsze potoki na M3, no bo się rzeczy. Ten rejon jest aktualnie dosyć dobrze obsługiwany przez Bo Właśnie, tramwaje i tak właśnie dalej. jeżeli chodzi o M4, to tam myślę, że ludzie się złapią za głowę. To będzie rewolucja, jeśli chodzi o Białękę tak, i Tarchomin. To jest dosyć duża ta rewolucja, bo po pierwsze, to będzie pierwsza linia metra, która w dwóch miejscach przytnie inną linię metra, czyli M1, bo przed i z tego co pamiętam na Wilanowskiej i na metro, oj tu musimy sobie wspomnieć. na Maremondzie, tak, na Maremondzie, hmm. na metro Maremont, więc i na Maremondzie też jeszcze z M3, z M2 miałeś się połączyć, więc już w ogóle jakieś perwomobili, per 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 że tak to powiem i ona bardzo cały dużo... Cały węzeł komunikacyjny. Cały węzeł komunikacyjny, bardzo dużo miejsc. Jak w Londynie nawet, normalnie. Jakby ona jest dosyć ciekawie rozwinięta, jest naprawdę długa. O M5 nie mówię, bo M5 rozwiązuje problemy aktualnych dzisiejszych korków, a M4 rozwiązuje problemy komunikacyjne. I to jest dosyć ciekawe podejście, e, obydwie, M4 i M5 powinny być najpierw realizowane niż M3, po prostu bo M3 jest linią typowo lokalną, czyli nie będzie tam dużego natężenia w, ściągając wszystkie osoby do centrum, tylko to będzie połączenie typu, no jeżeli chcę pojechać z Pragi, którejkolwiek, czy z Pragi południe, czy z Pragi północ, na Mokotów. To wtedy z tej linii będę korzystać, ale tylko, kiedy już powstanie połączenie pod Wisłą, a ona ma powstać dużo, dużo później. A która stacja metra, albo który odcinek aktualnie najlepiej funkcjonuje Twoim zdaniem. To jest ciężkie pytanie, który odcinek jest najbardziej potrzebny aktualnie? Z takiego trochę bardziej punktu wymarzonego, czyli jak to Twoim zdaniem wygląda, czy jest to fajne, trochę tak jakbyśmy mieli sobie tutaj wyimaginować jakąś taką najlepszą pod, opcję. Biorąc pod uwagę, że na przykład z nim okazję jechać. M2 i M1 w nocy, tułać się jakiś tydzień temu czy dwa tygodnie temu. W weekend to doskonale widać, gdzie jest dużo więcej pasażerów. Nie na M1 w nocy, tylko na M2 i odcinek centralny M2 naprawdę był mocno obłożony. Więc ten odcinek jest na pewno bardzo ważny. Sam odcinek właśnie ten pierwszy, który powstał od Wileńskiego do, 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 do Nadaszyńskiego tak. jest bardzo użytkowany. To, co ważne, to ten kolejny odcinek, który był oddawany w kierunku Bemowa, cały czas po prostu jeszcze bardziej to jest Kolejne stacje nie zmniejszały natężenia pasażerów w środku, tylko łącznie po prostu przedłużały ich drogę, bo tak to Daszyńskiego ludzie się przysiadali do tramwajów i autobusów. Teraz później jechały do Księcia Jenusza i dalej do autobusów. Teraz jadą na Bemowo i do autobusów i tramwajów a następny odcinek przeniesiemy po prostu te to wszystkie osoby na Lazurową, czy e, do Chrzanowa, ewentualnie do Karolina. Tak, czyli więc jeszcze jest, dalej. Jeszcze dalej, ci po prostu pasażerowie i tak jadą dalej, niekoniecznie kończą miejsce, są trasy tam, gdzie kończy się linia metra, więc po prostu to się wszystko łączy dalej. W drugą stronę ponownie, głównie tutaj jest stacja oczywiście Trocka, która dosyć mocno marki obsługuje, no i oczywiście stacja Kondatowicza, czyli dwie stacje dalej. Brudno, to brudno, no ale to co innego. Tak, czyli metro w Warszawie obsługuje nie tylko warszawiaków. Oj, i to na pewno, to na pewno. Dużo osób po prostu z okolicy jest obsługiwanych przez tę linię metra. Tak, bo metrem też łatwiej dostać się w każdych warunkach nawet. Po jeszcze w każdych warunkach, po drugie, jak są protesty, to doskonale teraz widać, znaczy nie, że w Warszawie są cały czas protesty, więc jakby... E, wtedy, to nic nowego. To nic nowego. Tramwaje wtedy zazwyczaj też daje całkiem, całkiem jeżdżą, ale Tramwaj... metro mhm. Tramwaj... są i jest i tak najlepsze w tym. E, tak, że protesty albo mecze, bo jak jest mecz, mecze to jest też stadion narodowy wybucha. Oj, wybucha, wybucha. Przy dużych wybuchach na stadionie narodowym to nawet jest metro zamykane wtedy, żeby nie było dużego burzenia, więc, jakby to też są aspekty, które są właśnie zmienione, jeżeli chodzi o te rzeczy. Oczywiście wiadomo, że miedynka na odcinku Wilanowska-Młoczny jest zawsze zapełniona, ale to inny aspekt. To z metra przechodzimy do innego środka komunikacji, mianowicie do autobusów i, i tramwajów. Oczywiście Patryk pyta, czemu buduje się tramwaje zamiast bus-pasów? No to trzeba sobie odpowiedzieć jasno ile zabiera po prostu e, autobus, a ile zabierze tramwaj pasażerów. To jest dosyć dobry przykład tego, e, że tramwaj z pws 3 dużo bardziej pojemny. Przypominając, w Chinowie tutaj po prostu mają mało miejsc siedzących. To tak, tramwaj to jest jak z co najmniej dwóch autobusów przegubowych. Po prostu dużo więcej osób zabierze. E, jest obsługiwany przez jedną osobę, e, czyli po prostu przez jednego motorniczego. To już jest duży plus dla miasta, bo zawsze brakuje kierujących pojazdów, czy to autobusy, czy to tramwaje, pociągi, metro. Zawsze jest to między kierującymi pojazdami, po prostu jest ich zawsze za mało, więc to jest już kolejny rozwiązany na plus. No i oczywiście sam tramwaj nie jedzie w pasie drogowym, jeżeli chodzi o część Myślę, że to samochodów. jest największy plus. Tak, więc nie ogranicza ani przestrzeni dla samochodów, tylko po prostu w tym miejscu zamiast bus pasy by miały normalny pas, a tramwaje, jak jadą po środku, to pomijają te wszystkie skrzyżowania i mają często zielone fale, chociaż one też są prowadzone już dla autobusów, ale to i tak nie działa tak samo idealnie jak przy tramwajach. No i tramwajowi, raczej żeby tramwaj się zepsuł i nie przechodził dalej to albo jest protest Albo coś się wydarzyło na torach. Tylko też pamiętaj, że tramwaj i tak jest dużo cięższym pojazdem, więc jeżeli on w coś się przejedzie, to jesteśmy też dużo bardziej bezpieczni niż w takim autobusie. W tramwaju naprawdę trzeba byłoby się postawić, żeby coś się wydarzyło e, i żeby po prostu jakieś osoby zginęły. To też jest element e, bezpieczeństwa. No i utrzymania. To jest też inny aspekt, a mianowicie ja tu są tylko łącznie szyny, podkłady, a nie asfalt. Tutaj się rzeczy trzeba dużo częściej wymieniać. Tak, ja bym dodał jeszcze, że warunki pogodowe, kiedy jest śnieżyca, ja kiedyś tak miałem, że była ogromna tramwaj śnieżyca. Tramwaj spokojnie przejedzie to. Tramwaj na spokojnie jedzie i nie patrzy na nic, po prostu jedzie swoim torem. A autobus już ciężej, jest jakaś górka, ciężko wjechać, a tramwaj jedzie po swoim torze. Ale też kiedyś miałem taką sytuację, że tramwaj się zepsuł w Sylwestra, kiedy padał śnieg, było a, zimno i zepsuł się półtora y, kilometra przed. Tam, moim miejscem docelowym, gdzie miałem dojechać do autobusu, więc musiałem wyjść i iść na piechotę. I tak naprawdę, nie wiem, chyba cztery tramwaje za sobą stały i czekały, bo jeden się zepsuł. To też jest, trzeba na to zwracać no tak, uwagę. A autobus zepsuje, to, zawsze wyminiesz z drugiej strony. To jest taki z aspektów, a jeszcze z innych, to, to wiadomo, taki. Raczej, to ja mam do siebie, nie mam choroby komercyjnej, ale aspekt tego, że jak się jedzie tramwajem, jak się jedzie autobusem, to po prostu lawiruje, ma dużo zakrętów i tak dalej, a tramwaj nie może mieć dużej ilości zakrętów, nie może też osto zakręcić, też jest wygodniejszy dla jak taki pasażerów. mini pociąg. To jest takie jak mini pociąg, po prostu też nim wygodniej i Mini pociąg dla dzieci. Czy Dobrze. Czy tak, dzieci, to nie wiem. Chociaż... E, pytanie, e, właśnie dzisiaj nagrywamy to 2 marca, wczoraj był 1 marca, co oznacza, że wczoraj Veturilo weszło, znowu, znowu zawitało do Warszawy, można powiedzieć. Mamy to, mamy to. Czy korzystałeś już z Veturilo, czy są jakieś nowości? Czy rowery się trzymają? Nowością było, że chciałem sobie wspomnieć hasło, to niestety mi się konta zablokowało o pierwszej w nocy, ale udało mi się na 19 z 15 to naprawić, więc nie było problemu. Cały czas jeszcze te pieniądze, które dostałem od otwarcia poprzedniego sezonu, jeszcze tam były, więc na spokojnie mogłem sobie przejechać. No, W nocy się dosyć dużo działo, o tym jeszcze wspomnimy, co się działo. Na Kasprzaka, natomiast ja już wiedziałem, że nie chcę dodać autobusem, tylko wyjdziemy z rowerem, więc ładnie 30 minut sobie Ale jechałem. możemy właśnie o tym wspomnieć, ponieważ Aviso trafił akurat na pierwszy przejazd pociągiem e, tramwajem na Kasprzaku. Tak, na pierwsz, pierwszy, pierwszy tramwaj przejechał właśnie do Kasprzaka nowym odcinkiem, aż znaczy Kasprzaka, Wolską e, i do cmentarza Wolskiego. Pierwszy tramwaj tam przejechały, no więc co ja mogłem zobowiązać? Odpaliłem drona i nagrałem to wszystko. Akurat bym przy okazji. A więc... czy był live z tego wydarzenia? Nie, 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 nie livea nie dobiłem już za, za mało czasu, żeby to wszystko. Może. E, po 22 jakoś, o. więc tak, miałem okazję tam się faktycznie pojawić, e, to wszystko nagrać i całkiem sprawnie to, to wyszło. Dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych ujęć i co ważne, pierwszy raz latałem nowym dronem w nocy i całkiem ładnie, jestem zadowolony. Znaczy, wy, wy, wystartowałem dronem i to patrzę, ale dużo wietrza. Czyli no nocna nocna się nocne zdjęcia się sprawują No Nocne zdjęcia się sprawują, nawet na e, przybliżeniach jest dosyć podobnie, to wszystko ładnie nagrane, zdjęcia też są całkiem Ale ładne. wracając do rowerów jeszcze... Y Xpor gościu, nie, przepraszam, yy, użytkownik Xpor napisał, jak Polska, Warszawa zamierza wykorzystać 770 milionów euro przyznanych z Unii Europejskiej na inwestycje związane z rowerami. Yy, no właśnie, czy planowana jest może jakaś rewolucja związana z rowerami w Polsce, w Warszawie? Yy, bo tak, łącznie w latach 2014-2020 prawie 380 milionów euro zostało, że tak powiem, wydanych mm -hmm. na te inwestycje rowerowe, tak. yy, a zaplanowano na lata 2021-2027 777 milionów yy, euro. Więc czy jest coś, co chciałbyś, żeby powstało w ramach tych pieniędzy, albo co Polska, Warszawa potrzebuje w sferze rowerowej, czy może jakieś nowe ścieżki, czy może jakieś są pomysły? Połączenie wszystkich teleporterów, które aktualnie już są planowane, w sensie o tym dosyć dużo na konferencji prasowej i czy to prezydent mówił, e, czy to dyrektor zarządu gminy, mówili właśnie, że teraz na Alei Solidarności, na Jana Pawła mają się pojawić brakujące odcinki. To jest bardzo dobra nomina, natomiast tak, na Poławskiej wiemy już teraz, że dopiero w 26 roku jest planowane wytyczenie faktycznie pełnoprawnej drogi rowerowej i przebudowanie ulicy Poławskiej. Ja tylko przypomnę, 24, a my mówimy o budowie w 26. Tak, trochę dużo tego czasu jeszcze będziemy czekać. Jeszcze poczekamy. Dokładnie, jeszcze poczekamy, więc. Ja, jak zresztą jeszcze poczekamy, to mówimy przy wielu inwestycjach. No niestety, to gdzie to teraz ANS? Tak, ja mam taki pomysł i jestem ciekaw, trochę abstrakcyjny, ale co nim sądzisz? Jak mamy w Polsce autostrady albo drogi ekspresowe. żeby powstała droga rowerowa? Dokładnie, wzdłuż każdej autostrady, drogi ekspresowej, żeby był jakiś wydzielony pas trochę dalej dla rowerów. Czy byłby to sensowny pomysł? Dla mnie to by było coś ciekawego, yy, na, znaczy ciekawie by było widzieć na przykład kolarzy, którzy jadą, wiesz, całą tą, <grywka> tą gromadą. Yy, przez yy, właśnie yy, te, te ścieżki, wyznaczone. Nie, ja może nie schodził nie, nie, nie się aż o budowanie całej infrastruktury wzdłuż każdej drogi akwarystowej czy autostrad, bo też przyjemność jechania wzdłuż drogi szybkiego ruchu nie jest aż taka duża. Właśnie to jest ten aspekt. Ja jeżdżę czasami e, różnymi odcinkami. Dużo bardziej wola jeździć małymi uliczkami polnymi, po prostu gdzie się jedzie przez pola, przez parę kilkanaście kilometrów. Przez wały, ruch, koniki biegają z, w, w, z, z tymi konikami, dali. to czy nie, bardziej krowy, ale tak. Natomiast. To gdzie ty jeździsz, że krowy aż tam są? Daleko, na swoją działkę. Ale natomiast bardziej by się przydały nie drogi rewerowe, które by po prostu powstały wzdłuż do istniejących dróg serwisowych, tylko drogi e, rowerowe na odcinkach, gdzie po prostu się kończą jakieś drogi serwisowe, po prostu jest jakiś fragment. Krótki fragment, gdzie po prostu wzdłuż drogi ekspresowej czy drogi wszystkiego ruchu po prostu nie ma e, połączenia rowerowego, żadnego nie ma połączenia ani polo, ani po, a po prostu jest jakiś nie wiem, dziura, most, kanał, linia kolejowa, że po prostu w tych miejscach powstały krótkie łączniki, bo i tak drogi takie które są powstają wzdłuż dróg szybkiego ruchu, one zazwyczaj mają dużo mniejszy ruch niż w okolicy, więc tam spokojnie można sobie jeździć rowerem czy innym środkiem transportu osobistego, ale po prostu są fragmenty, gdzie się to kończy. Na przykład przy nie jest, że jest linia kolejowa i się kończą dwie drogi właśnie takie te serwisowe po jednej po drugiej stronie przy linii kolejowej i nie ma po prostu żadnej możliwości przejazdu. I gdyby w takich fragmentach po prostu powstały takie te łączniki rowerowe między jedną a drugą częścią, to byłoby idealne. Ale ja bym też tutaj nie skupiał się na budowaniu tego typu rzeczy. W sensie to powinna być podstawa, żeby dało się w ogóle dojechać. Ale według mnie, kolejnym aspektem to jest po prostu budowanie takich przez same pola, czy przez inne fragmenty, tylko i wyłącznie dróg rowerowych, ale szerszych niż aktualnie są robione, czyli nie na te półtora, nie na te trzy metry, czy znaczy nie na te półtora metra, tylko żeby to było na spokojnie na trzy metry, żeby rowerzyści, jak obok siebie często jeżdżą, żeby po prostu na spokojnie mogli przejechać, po prostu żeby takie autostrady rowerowe przez Polskę powstały, bo czegoś takiego zupełnie nie mamy. Właśnie, to by było coś innego na pewno. Czy coś innego? No i też, żeby po prostu te wszystkie drogi w Wracając do Warszawy, żeby się połączyły, Połączymy. jak na przykład nie ma możliwości aktualnie przejechania wałem z jednego końca Warszawy, czyli z Białęki na Wilanów. Nie ma tego miejsca, bo tam jest są te baseny MPWika. No i właśnie to jest jeden z tych fragmentów, który jest naprawdę czarną dziurą, jeżeli chodzi o rowery, bo objezd dookoła całego MPWiku MPW jest naprawdę dużym i tak. nieprzyjemnym procesem. Ja, ja bym zwrócił jeszcze uwagę na to, że tak naprawdę ścieżki rowerowe są potrzebne i y, są użytkowane, ale wtedy, kiedy jest ciepło, bo kiedy przychodzi zima, nagle dochodzi szron, zimą jest zimą, tak, ale tych rowerzystów jest mniej, a tak naprawdę, no powiedziałbym, że prawie zero, a nagle, tak jak już teraz, robi się trochę cieplej, każdy wyjmuje rower, czy wsiada na weturilo i wtedy ścieżki są użytkowane, ale jednak jak jest zima, tych rowerzystów jest mniej, bo Tylko trzeba normalnie można się wywalić. Zima w Porywach, już biorąc pod uwagę, jak aktualnie wygląda pogoda, to jest max 3 miesiące. Przez pozostałe 9 tak. miesięcy te drogi rowerowe są wykorzystywane w pełni, Głównie oczywiście latem, czyli tam jak już jest kwiecień, to już faktycznie jest duży ruch, i od kwietnia do października listopada te drogi rowerowe są po prostu wykorzystywane. Taki mamy klimat. Na no, taki mamy klimat, natomiast ja sam osobiście jeżdżę na motocyklu elektrycznym właśnie do 8-7 stopni, jeszcze w tym, w tym roku jeszcze nie spoczyłem sezonu, bo jeszcze muszę tam po parę rzeczy, okay. ale niedługo już faktycznie wrócę. A i właśnie będę znowu w sumie jeszcze wracając do tego pytania naszego widza, czy masz jakieś dane, co konkretnie ma zostać zrobione za te pieniądze od Unii Europejskiej. Znaczy, są plany na to, żeby właśnie zrobić takie te nowe autostrady rowerowe, po prostu łączące różne miasta. To o tym słyszałem, Nawet widzimy jakieś tam projekty, żeby to połączyć. Minusem jest to, że nic na zachód nie widziałem. W sensie, aby powsakać do rowerowa do łodzi, to byłoby to ciekawe. Ale e, też są plany, żeby budować linie rowerowe, znaczy drogi rowerowe wzdłuż linii kolejowych. I jest to teraz cały plan, po prostu, w jaki sposób e, samorządy mogą się ubiegać e, o porozumienie z koleją. I to jest zupełnie nowy program, który też został jakoś w przeciągu ostatnich miesięcy e, zrealizowany. E, jest cały po prostu, proces, w jaki sposób samorządy mogą uzyskiwać grunty, projektować i realizować tego typu drogi rowerowe. I to też jest coś ciekawego, bo rowerzysta jadący wzdłuż linii kolejowej, a wzdłuż drogi szybkiego ruchu to jest zupełnie inny komfort jazdy. I takich dróg rowerowych wzdłuż samych linii kolejowych jest stopniu dużo, a linie kolejowe bardzo często jadą w najkrótszej możliwości najkrótszej osi i one są po prostu bardzo dobrym połączeniem i skrótem. Czyli można powiedzieć, że jest pole do popisu, jest do tego, duże pole do popisu. żeby przemyśleć tę sprawę, bo w to pasie jest drogowym... dużo pieniędzy i myślę, że wiele inwestycji może zostać zrealizowanych z tego powodu, więc dobrze to rozplanować na pewno trzeba. Czy w pasie drogowym, czy w pasie kolejowym jest naprawdę dosyć dużo przestrzeni? Kolejne pytanie od naszego widza Karla. Jakie są planowane w tym roku największe projekty deweloperskie? Ja bym tutaj zaczął od tego, czym jest w ogóle projekt deweloperski, Spróbujmy to zdefiniować, deweloperka. Hmm. Czy to są tylko powstające mieszkania, bo wydaje mi się, że też do projektów deweloperskich moglibyśmy zaliczyć różne biura, wieżowce, biura, wieżowce czy na przykład yy, stacje, budynki, w, które powstają. Takie, takie jakieś kre, yy, kreacyjne, czy yy, poczekaj, bo, 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 bo zgubiłem wątek. Nie kreacyjne, tylko takie interakcyjne, gdzie coś A. się dzieje. Okay. Czy na przykład jak szkoły budują ogromne baseny, czy teatry? No I to właśnie tak, to mam y, jeden wątek: Teatr Rozmaitości. Słyszałeś hmm. o tym projekcie? Też słyszałem, ale nie wiem w na synagody zadzwoni. Tak, tak, to ma powstać tutaj przy Pałacu Kultury na Placu Defilat w centrum tam już Warszawy. Rzymy, co y, tylko właśnie na razie, właśnie w ramach tego nowego centrum Warszawy. Rozmawialiśmy o nowym centrum Warszawy, jeśli chodzi o ulicę Złotą, że ma być zielona, już y, 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 są takie plany. W pewnym sensie oczywiście, no tak, tam w tak, pewnym tak. odcinku. I właśnie, co sądzisz o tym Teatrze Rozmaitości, jeżeli nie wiesz, to ona, ta obok inwestycja muzeum tak, obok Muzeum Sztuki tak. Nowoczesnej, I to ma być trochę takie przedłużenie tego centrum, trochę takie powiązanie trochę architektoniczne, żeby Tylko to tak miejsce nie było puste, nic nie dzieje w ale się właśnie się nic tam nie dzieje. Ponieważ Warszawy nie stać, takie są, gdzieś tam oficjalnie wyczytałem, że Warszawy nie, nie stać, ponieważ e, oferta wyniosła około 700 milionów złotych, taka najtańsza, Oj jeżeli dobra, dobra, taka dobra. mniej więcej, i ma zostać podzielona na etapy ta inwestycja. Więc tak naprawdę ciężko na mi tutaj budujemy. powiedzieć. Pierwszy później drugie piętę i później trzecie więc. Tak, e, co tutaj jeszcze mam wypisane? E, tak, że na razie nie ma ogłoszonego przetargu, ale z tego co tam patrzyłem, to znowu ma to długo trwać, jeśli chodzi o wiesz, przetarg, potem budowa. No, to... Zawsze tak, tak. etap drugi i pytanie jest takie: czy właśnie jak sobie z tym poradzić? Czy... Budowanie etapami, na przykład w tym przypadku, jest dobre, czy lepiej poczekać i zrobić całość, choć też z drugiej strony, no nie można zbytnio czekać i te pieniądze nagle się nie pojawią, więc. Jak no, się nie pojawią? Krajowy program odbudowy wtedy się teraz pojawią, więc z tego jest dużo pieniędzy, tym bardziej, że te fundusze, właśnie z Krajowego Planu Odbudowy, one mają krótki termin ważności i trzeba je bardzo szybko tak. zrealizować i wydać. I większość z nich, ona nie jest w formie pożyczki, tylko to są faktycznie pieniądze dla ciebie, że tak to powiem. Je wydajesz, tylko musisz je wydać. W krótkim terminie, przez to, że długo czekaliśmy na możliwość w ogóle wykorzystania z tych pieniędzy, więc, jakby w ten sposób, jeżeli byśmy w to uderzyli, to ten TAT mogły powstać całkiem szybko, nawet, bo byłyby był większe na to pieniądze, ale no, przydałoby się tego typu inwestycje oczywiście robić nie etapami. Dobrym przykładem, jak wyglądają inwestycje etapami, jest tramwaj na winnicę. Wtedy powstawał etapami 20 lat. I takie etapowanie nikogo raczej nie cieszy. Pierwszy fragment może się już po prostu zestarzeć. Pierwsza część to była budowa. Zanim powstanie ta kolejna część budowy i po prostu później już trzeba remontować coś, co jest przy czymś nowym. Dobrym przykładem do tego jest dwa wiadukty Marsa. Jeden powstał w trakcie budowy pierwotnej całości. Drugi powstał teraz, niedawno. I ten drugi wiadukt Marsa, jak powstał, powstał on był oddany do użytku, a stary został zamknięty na prace konserwacyjne. Więc... No, to powinno być najwyższe, wszystko realizowane w jednym momencie, bo takie etapowanie po prostu nie służy inwestycji. Ale no, jeżeli nie ma pieniędzy i środków, no to po prostu trzeba tak robić, żeby w ogóle tak. cokolwiek się działo. Ważne, żeby nie odpuszczać tego tematu. Dokładnie. Że nie mamy pieniędzy, odpuszczamy to, żeby szukać jakichś takich opcji. No, tak. może to budowanie na dwa razy nie jest najlepsze, ale zawsze coś i... Dobrym przykładem e, odpuszczenia sobie tego typu inwestycji nie jest, wbrew pozorom, tramwaj na Zieloną Białąkę, bo tam cały czas trwają prace i się tam trochę tych tematów dzieje. Tylko jest odpuszczony temat w postaci tramwaju na Gocław, który pozostał odpuszczony przez to, że jest duże ciśnienie na 3 mm. Tak jak już to mówiłem nie jeden raz, tramwaj na Gocław, gdyby się znalazły na niego środki w tym momencie, gdyby po prostu przekazać wszystkie środki, które są aktualnie na M3, mogły powstać w przeciągu najbliższych dwóch, góra, trzech lat. I byśmy mieli jeszcze na koniec tej dekady jeżdżącą dobrą komunikację szynową na Gocławiu, której po prostu tam po prostu brakuje i by się przydało. I mieszkańcy zasługują po prostu na dobry, szybki dojazd do centrum, tym bardziej, że on byłby de facto szybszy tramwajem niż metrem, ale to inny aspekt. To teraz przechodzimy do Uniwersytetu Warszawskiego, który wow. wybuduje wielkie centrum sportu. To budynek z między innymi nowoczesną pływalnią, boiskiem na dachu i ścianką wspinaczkową, tak pisze nasze miasto. E, pl i tutaj to e, ma powstać w 2025 roku ma się rozpocząć e, budowa. E, słyszałeś może o tym projekcie? Nic nie słyszałem, w tym właśnie. E, wielkie centrum e, sportu, więc jestem ciekaw, e, w A w gdzie ogóle, co to znaczy znaleźć w ogóle. E, na Banacha 2a. Okay. Czyli właśnie w tych okolicach e, czytałem to, tylko to jest tak, wiesz, to jest, du, to, to jest duży obszar tego, więc tak e, konkretnie to ciężko powiedzieć, lecz. E, Czekaj, spróbuję ci wyczytać i ci powiedzieć, bo to mnie zaciekawiło, bo jednak są, wiesz, Centrum Sportu nie każdy z tego skorzystał. Tym bardziej, że to będzie Uniwersytetu Warszawskiego. No tak. A y, Uniwersytet Warszawski, wiem, że ma szeroką gamę, jeśli chodzi na przykład o zajęcia wychowania fizycznego. Więc Też, to mnie tak zaciekawiło. E, pamiętaj, że ten. w teorii nie wykorzysta dużo osób, tylko mhm. pamiętaj, że nie tylko i wyłącznie studenci będą mogli tam chodzić. Studenci pewnie będą mieli albo taniej, albo bezpłatnie, a pozostałe osoby po prostu będą musiały płacić. Więc znając, że tego typu obiekty raczej są wykorzystywane później przez wszystkich. E, więc no ciekawe to będzie. opowiedz coś więcej e, Tak, jeszcze ci, powiem ci, gdzie to będzie. Będzie przy Widziale Matematyki i Informatyki przy Stefana Banacha. Tam mm -hmm. jest też klub Proxima. Pętla tramwajowa? E, tak, tutaj jest pętla też tramwajowa, więc e, ten budynek ma powstać w ogóle e, na nowym, znaczy na starym budynku. Stary budynek ma zostać, że tak powiem, e, wyburzony. Wyburzony z tego, okay, co tutaj e, czytałem. Bo A to ja wiem, właśnie czy to, to jest, jest jeszcze ja daleka jechałem. odległość. Jechałem tam na Watorillo wczoraj, więc dokładnie wiem, gdzie to jest. A kiedy tamtędy przyjeżdżałem? Tak. Y, pawilon wystawowy SARP. Odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. Więc, no, jestem ciekaw, co to będzie. Na razie koncepcja, później trzeba jeszcze uzyskać wszystkie, wszystkie pozwolenia, projektowania, tak. bla, bla, Więc myślę, bla, że bla, też bla. o tych deweloperskich inwestycjach nie ma co aż tak bardzo szczegółowo rozmawiać i się w nie zagłębiać. Tak znaczy, mniej więcej wiemy, gdzie jest i że kiedy mają się rozpocząć pracę. Przy deweloperskich inwestycjach, po pierwsze, czemu ich nie buruszam i czemu się aż tak nimi nie interesuje, bo one są realizowane z pieniędzy nie naszych, czyli nie z naszych podatków, tylko one są realizowane z pieniędzy prywatnych, więc. No dobra, tutaj wyjątkiem jest z tych inwestycji parking pod placem Powstańców Warszawy, ale on jest realizowany po części w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, tego tą inwestycję nagrywam. Ale pomijając tą inwestycję, nie nagrywam zbytnio żadnych prywatnych inwestycji, które po prostu mnie, po pierwsze, nie interesują, a po drugie, no one są inaczej finansowane, nie są z pieniędzy. Tutaj bym już wchodził w to, że tak, to Tak, one są też płynne, reklama. bo one się często ciągle zmieniają i są takie, tak. że są płynne po prostu. Więc ciężko powiedzieć, no na przykład, że... No i głównie to są mimo wszystko osiedla mieszkaniowe, które mnie akurat bardzo mało Tak, interesuje. ale też ciężko powiedzieć, że na przykład tak, to jest pewne, że powstanie to i to, bo tak będzie. Też yy, ciężko tak powiedzieć. Zawsze przeważnie to są jakieś takie przybliżone daty, a my lubimy zobaczyć tą budowę, plac budowy, pojechać, zobaczyć. Yy, więc na razie to z tych tyle inwestycji mi się wydaje takich znaczy, co jak gdzieś nalazę. wieżowce które powstają Ale właśnie w wieżowcach bym ponagrywał filmy ja ale ja też ale to jest temat, którego już po prostu nie jestem w stanie, że tak powiem, ogarnąć, jeżeli chodzi o moją przestrzeń czasową, ale tak, wieżowce zawsze mnie interesowały, zawsze mnie fascynowały. Na przykład Towarowa Towers, tak tylko wspomnę, że to są dwie wieże przy Rondzie Daszyńskiego. Jest to inwestycja mieszkaniowa, czyli też coś ciekawego, w pewnym sensie Rzadko wieżowiec, mieszkaniowe są a jest mieszkaniowa. Tak, no to właśnie cieszę że tych mieszkaniowych wieżowców też się trochę pojawia, zwłaszcza w centrum Warszawy, czyli właśnie na woli, ale tych wieżowców większych, więcej w Warszawie teraz będzie się pojawiać, najprawdopodobniej e, no, trochę tych budynków starych będzie wburzony, będzie trochę nowy budowany. No teraz taki flagowy Warsaw Tower, znaczy on już trochę swoje ma, lat, że tak powiem, choć jest A. bardzo nowy, jak, jak tak patrząc po budynkach ogólnie. Cały i czas wieżowcach. nie zostało dane do użytku. No właśnie, ale ma 310 metrów wraz z iglicą. Ten... Wiem, mierzyłem dronem kiedyś, bo można było na jego wysokość wlecieć w dużo łatwiejszy Masz taką zresztą. funkcję, że możesz sobie zmierzyć różne przedmioty? Po prostu widziałem na jakiej wysokości Dronca, nie? A, dobra, chyba, że tak. Ale to, to, to można wlecieć w Warszawie tak nie. wysoko? Jeszcze na statych przepisach można było na spokojnie. Teraz jest to możliwe, ale trzeba trochę po prostu więcej pozwolić na zrealizowania. E, więc no jest, jest ten wysoki budynek, ładnie wygląda, to trzeba przyznać. No i widoki z drona, jakie wtedy zrobiłem, naprawdę są niesamowite. Wtedy jeszcze można było wlecieć chyba, z tak z 15 metrów nad ten budynek w celach bezpieczeństwa. E, I widoki nad iglicą naprawdę były przepiękne. Jeżeli chodzi jeszcze o inwestycje mieszkaniowe, to możecie sobie wpisać. Najlepsze inwestycje mieszkaniowe 2024 i będziecie wiedzieć. Tam, co mnie zaciekawiło, to ci powiem, że są bardzo ładne wizualizacje. To tak ładnie A wygląda. wizualizacje, to wiesz zawsze, wizualizacje. Nie. na zdjęcia. wizualizacjach M3 też mi się podoba, ale tak. jak patrzę na projekt, to już niekoniecznie. Tak, ale w ogóle też na Ursusie wybudowało się du duże osiedle i takie mam spostrzeżenie, że okej, okay, zanim to powstanie do takiego stopnia, że na wizualizacji będzie tak samo, jak w rzeczywistości, w miarę, w miarę. to przecież jest mnóstwo czasu, bo najpierw musi powstać budynek, no niekoniecznie, potem jeździsz bo... po błocie, bo jeszcze nie ma drogi dojazdowej, potem ludzie się muszą wprowadzić, ciągle jakieś remonty. To że te inwestycje, które są realizowane, nie jest budżetu miasta, czyli nic z naszych podatków, czy po prostu ogólnie, są realizowane dużo szybciej zazwyczaj i taki budynek mieszkaniowy powstaje w ciągu roku i pyk. Oczywiście wiadomo, że później wykończenie tego mieszkania i tak dalej to jeszcze trwa, ale to już jest sam element budowania budynku, bo te Budynki są wykańczone w stanie de facto surowym, tak? Jakby ty tam musisz wejść, wykończyć go sobie e, pod siebie. Więc taka inwestycja w z taką inwestycją, e, gdzie, musisz, gdzie miasto musi zrobić całkowicie i ta inwestycja zwykle trwa od jednego do trzech lat. To zawsze jest mniej więcej rok na taki jeden budynek mieszkaniowy, co doskonale widać w różnych miejscach. Oczywiście wieżowce dłużej powstają, ale to jest trochę co innego. Tak, a propos właśnie jeszcze mieszkań, domów, to we Włoszech możesz kupić dom za jedno euro. I faktycznie wow. czasami jest tak, że za jedno euro, tylko że nagle potem okazuje się, że ten dom ma bardzo ciężki dojazd, jest na jakiejś górze, eee. albo ciężko dojechać autem, czy, czy nie wiem, rowerem na piechotę <laughs> dojść. E, przeważnie są w takim stanie, często są w takim stanie, że musisz je wyremontować, ale nie możesz sobie wziąć szwagra wujka i wyremontować razem, tylko musisz odpowiednią firmę zatrudnić, masz odpowiedni czas w tej inwestycji, kiedy musisz to zrealizować. To za, za e, więc i na przykład masz coś takiego, że musisz tam mieszkać przez najbliższe, nie wiem, 20 lat czy coś takiego, więc z jednej strony kupujesz dom za 1 euro, ale z drugiej strony jest cała góra, która <noise> za tym stoi. Ciekawe, o tym w ogóle nie słyszałem. Tak, domy za 1 euro właśnie ciekawy temat mi się wydaje, ale taki no, trochę skam, ale jednak nie, no tak. coś ciekawego. Dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. Czy pyta Mata Yahoo. Czy w związku z planowanym remontem linii średnicowej to obejmie również część dworca centralnego z wymianą torów, podtorów oraz peronów liftingiem? Może zacznijmy tak, tylko nakreślę, nakreśl proszę, czym jest linia średnicowa i jej przebudowa. To jest temat, myślę, że no, też ważny. Ja może najpierw tak na nakreślę coś bardziej podstawowego niż linia średnicowa. Co to jest stacja kolejowa? Co to jest dworzec kolejowy? Dworzec kolejowy to jest przestrzeń, w której my sobie siedzimy, e, kupujemy bilety, e, możemy się Jak na przed centralnym, presztem, jak na centralnym, na wschodnim. Jak na wschodnim, centralnym. Ożarów Mazowiecki ma też dworzec, natomiast stacja kolejowa, to są perony i tory. I to są dwie osobne rzeczy, bo ja to widzę bardzo często w moich komentarzach, że po prostu piszecie w niem, nie dworzec zachodni. I ja nie wiem o czym my mówimy widzieć, czy to jest dworzec kolejowy, czy to jest dworzec mm. autobusowy, czy to jest West Station, czy to jest przy ulicy A sama stacja Warszawa Zachodnia to jest dużo bardziej szerokie pojęcie, więc jakby... Przebudowa nie obejmuje dworca centralnego. Przebudowa obejmuje Warszawę Centralną. I to jest ważny aspekt. Natomiast jeżeli chodzi o przebudowę e, linii średnicową, to linia średnicowa się wyciągnie od Warszawy Wschodniej do Warszawy Zachodniej przez wszystkie stacje... Długi organizm. Zajem. Tak, to jest długi organizm przez wszystkie stacje i przystanki kolejowe. Przystanki kolejowe, czyli e, Stadion, Powiśle... Ochota, czy śródmieście, a z kolei przez stację, no to jest oczywiście przez centralną. No i to są łącznie cztery tory. Dwa tory są na linii dalekobieżnej, czyli przez centralną, dwa tory na podmiejskiej, czyli przez śródmieście. I, i to jest dosyć długi odcinek. Większość tego odcinka, znaczy połowicznie, po, połowa tego odcinka, czyli właśnie od Warszawa, a jeszcze jest powiśle, zapomniałem, od Warszawa powiśle się ciągnie w tunelu do mniej więcej Warszawa. Ochota WKD i to jest ten odcinek, który jest w no, pozostałe odcinki Okej, okay, czyli się tam po prostu tak, to no jest, organizm, no i jest się ciągnie Ale na czym właśnie będzie polegała ta przebudowa? Czy to będzie odnowienie, odrestaurowanie, czy to będzie w ogóle coś nowego? Na wysadzeniu w powietrze tunelu wraz z mostem, efektowne fajerwerki i brak pociągów w centrum Warszawy Okej, okay, czyli nie za ciekawie. Nie, znaczy, nie, nie, nie. nie, no tak, ale tak. Będzie nieciekawie, tak, akurat, akurat mogę przyznać. I to się zbliża coraz szybciej. To się zbliża coraz szybciej. A czy e, PKP cały czas nie jest w stanie powiedzieć, kiedy to będzie? I może i dobrze, bo jeżeli oni nie są w stanie powiedzieć. Lepiej po prostu... żyć w niewiedzy, a, a nie się stresować codziennie. Nie, to mi chodzi. Chodzi o to, że ja tam w tym filmie, filmie powiedziałem, że jak skończę przebudować nienieczynnicową, to ja skończę nagrywać filmy na kanale. I jakby już czytałem komentarze, dobrze, niech buduję przez 50 lat. Ale e, bardziej chodzi o aspekt taki, że jeżeli oni cały czas nie widzą, kiedy to chcą zrealizować, to może po prostu będzie to większy. Czy zakres tego. Jakby chodzi na przykład o zakrycie e, tunelu, który się znajduje na woli, bo aktualnie. Zgodnie z tym, co jest planowane, czyli od, Warszawa, e, od Warszawy Centralnej do Ochoty ma być wszystko tak samo, jak teraz wykopie odkryte. Nie będzie tam nic nad torami, po prostu będzie tak samo niebo i chmurka. Okej, okay, a jak byś określił, czy ta inwestycja długa będzie raczej czymś nowym, czy będzie raczej, y, czy, czy będzie czymś starym, ale odświeżonym, czy w ogóle to... To nie będzie lifting, to będzie całkowita przebudowa. Mm. O, e, kojarzysz przywiadu, gdy to jest te, te, tak, tak. przebudowane. No. To, to jest dokładnie to samo, wyburzenie i postawienie od nowa. Okej. Okay. Więc obydwa tunele będą wyburzone i postawione całkowicie od nowa. Wszystkie perony zostaną wyburzone i postawione całkowicie od nowa. Tory, sieć, takcina, no się życzy, że będzie reszta wyburzona, to też musi być postawione od nowa. Co będzie z mostem średnicowym? Tak, aktualnie się jeszcze dzieje. Wiadomo, że ma być całkowicie przybudowane. Pytanie, czy na starej konstrukcji, czy będzie zupełnie nowa konstrukcja. On już średnic tam średnicowa. trochę ledwo zipie czasami, albo tak wygląda przynajmniej, więc fajnie się znaczy, nowy, był nowy z ale wiadomo. nowy ma do coś ciekawe wyglądać, z tego co widziałem. Z jednych wariantów to miało być to, że będzie wyglądać tak podobnie jak te mosty, które się znajdują w krok w Krakowie nad Wisłą, mhm. gdzie było to taki, z takimi wielkimi łukami, naprawdę było bardzo ładnie wyglądać wyglądał nie z poziomu pociągu, bo wtedy były po prostu te elementy łączeniowe i by nie było aż tak dobrze widać Warszawy, tylko z zewnątrz, patrząc z Wisły, czy po prostu z okolicy na ten most, on by naprawdę bardzo ładnie się wyglądał i by Czyli mocno... Czyli uatrakcyjniałby by na... by miasto. byłby miasto, a tym bardziej, że teraz się pozmieniały władze, to może udałoby się zrobić, żeby faktycznie na tym moście z jednej strony chociaż była albo część piesza, albo część rowerowa, po prostu, żeby tam też ta przestrzeń dla pieszych i rowerzystów na takim ładnym moście po prostu była, zaistniała. Tym bardziej, że ten most niż most na Pragę będzie dużo wyżej, więc wyższa perspektywa byłaby. Okej, okay, Ale na ten moment oficjalnie nie wiemy, tak naprawdę kiedy się zakończy przebudowa jakichś takich większych szczegółów, plan jeśli był, chodzi o datę. Plan jest taki, przynajmniej aktualnie tego, co mówili, mhm. żeby prace się rozpoczęły w przyszłym roku ale raczej szanse to są zadowe, w sensie w przyszłym roku, czyli w 2025, a żeby się to zakończyło do końca tej dekady, co też jest według mnie niemożliwe. A co utrudnia aktualne rozpoczęcie w następnym roku? Projektowanie, cały czas trwa projektowanie i to projektowanie trwa od kilku ładnych już lat. W sensie my nawet zbyt nie wiemy, co jest dokładnie projektowane, jakie są koncepcje. Mogę, to tak, może z rzeczy, które faktycznie wiemy, że na pewno się wydarzą. To jest po pierwsze, będzie przebudowany całkowicie most kolejowy. Nie będzie większej ilości torów, będą dwa tory yy, mhm. łącznie na linii średnicowej, znaczy będą dwa tory na podmiejskiej i dalekobieżnej, czyli łącznie cztery tory. Nie będzie Warszawa Powiśle. Warszawa Powiśle będzie tylko łącznie przystankiem kolejowym przejazdowym, czyli na nie się nie zatrzymają pociągi. Będzie osobna Warszawa Solec i Warszawa rondo de Gaulle. Z aktualnie Ronda de Gaulle nie wiadomo jeszcze, gdzie będą wyjścia z przystanku kolejowego. To aktualnie jest właśnie jeszcze zdecydowane. Wiemy, że po przebudowie będzie już nowy układ Alei Jerozolimskich: właśnie ta węższa z jednym pasem i bus i tą częścią dla towarzystw i pieszych. Będzie to podobnie wyglądać jak aktualnie Świętokrzyska, tylko będzie jeszcze bus no i tam baje. Dale idąc. Wiemy koniecznie, że Warszawa Śródmieście nie będzie już przystankiem kolejowym, jak to aktualnie ma miejsce, tylko będzie stacją. Czyli będzie rozbudowana bardziej? Będzie bardzo rozbudowana. Widziałem ostatnio koncepcję i już takie wstępne projekty, jak to ma wyglądać. Warszawa Śródmieście będzie mieć po prostu dwa perony, a nie trzy jak aktualnie, ale dwa perony dwukrewędziowe, łącznie cztery tory, czyli cztery pociągi będą mogły być obsługiwane na samym Śródmieściu. Będą przestrzenie po, po każdej ze stronie torów, będą w innych miejscach kasy biletowe i co najważniejsze, będą bezpośrednie. Będzie bezpośrednie wyjście z każdego peronu do stacji metra centrum, przy podziemiu. To na pewno chodzenia. ułatwi ruch i komunikowanie się między tymi dwoma. Tak, to to na pewno obiektami. się, się po, połączy. Z tego co widziałem i z tego co ma być zachowane, to będzie cały czas połączenie Warszawy śródmieście z Warszawą centralną pod pomiędzy peronami, to ma być utrzymane. Te budynki, które stoją na górze z Śródmieścia są zabytkami, więc one w jakiś sposób będą musiały zostać, choć wszystko musi być oto kopane. Dalej Warszawa ochota będzie zupełnie nowym przystankiem kolejowym. Teraz będzie mieć schody ruchome, będzie mieć pełną płytę nad sobą. Będzie nowy plac tutaj powstanie w okolicy. Ale nie wiemy, czy będą wyjścia po drugiej stronie ulicy to, Towarowej. Ulica Towarowa będzie całkowicie zmieniona po przebudowie, no i idąc dalej, jeżeli chodzi o ulicę. Ale Zolińskie będą zupełnie nowe. Nie będzie ronda 40-latka, czy ronda e, dymowskiego, będą po prostu skrzyżowania dymowskiego i 40-latka. Te wszystkie ronda znikną z centrum Warszawy. Nie wiemy, czy z, zniknie plac zawiszy w formie aktualnego ronda, tego jeszcze aktualnie nie wiemy. Wiemy, że ulica Towarowa jest w tragicznym stanie, ona będzie w pierwszej kolejności całkowicie zamknięta i tam nie będzie przejazdu dla, dla tramwajów. Wiadukty Aleje na Pawła II mają pozostać, te, które się znajdują nad samym Rondem 40, -latka teraz. natomiast czy te tamwaje będą utrzymane w tym miejscu, tego nie wiemy, ale jest to raczej znaczy planowane, bo to się znajduje głównie pod, nad peronami Warszawy Cendanej i to jest raczej znaczy do utrzymania. Wszystkie przejścia podziemne pod Rondem 40, -latka, czy pod, pod, pod Rondem Dymowskiego, czyli przy metrocentrum będą całkowicie wyburzone. Nie będzie ich w trakcie przebudowy, nie wiemy, czy wrócą po przebudowie. No i tego trakcie, jest mnóstwo. Tego jest mnóstwo. I w trakcie przebudowy całej e, linii średnicowej Aleje Jezuńskiej na odcinku de facto od Towarowej, e, znaczy no, na, w, na, w, dużym części, w dużej części od Towarowej do Emilii Plater będzie zamknięta albo po prostu będzie zwężona do jednej jezdni, a od e, Emilii Plater do samego mostu poniatowskiego nie będzie całkowicie jakiejkolwiek możliwości przejechania czy to, pieszo, znaczy, czy to towarem, czy to autobusem, czy to samochodem, po prostu takiej możliwości Właśnie, nie będzie. Tramwaje też nie będą jeździć. To brzmi trochę, y, spójrzcie, damy wam coś takiego fajnego, super, brzmi to fajnie, bardzo fajnie, to spie... ale sparaliżujemy wam miasto. Przez 5 lat. Właśnie, jaki będzie stopień y, sparaliżowania tego miasta i, i w ogóle utrudnień, które będą? Ja się już spodziewam, co odpowiesz, ale wyduj to z siebie jest lepiej niż było planowane pierwotnie, bo wedle pierwotnych planów stacja znaczy stacja metra Centrum miała być całkowicie zamknięta na czas przebudowy linii średnicowej. Teraz jest plan, żeby utrzymać stację centrum, ale po pierwsze, patelnia na czas przebudowy, w związku z likwidacją wszystkich przejść podziemnych, będzie całkowicie zamknięta. Więc nie do końca wiemy, w jaki sposób będzie się wychodzić od tej strony, z tej głowicy. Muszą być wyjścia z jednej i drugiej strony stacji, bo po prostu muszą być utrzymane względy bezpieczeństwa. Ale tak, aleje zimskie całkowicie znikną. Tramwaje nie będą jeździć alejami zimskimi. Na moście poniatowskim tramwaje będą kończyć mniej więcej w rejonie aktualnie przystanku kolejowego warszawa powiśle Tam będzie tymczasowa nakładka, i tam tramwaje będą swo kończyć swoją trasę. Nie wiemy, czy będą jakieś objazdy tramwajowe w postaci wiem, upuszczenia Nowogrodzką po prostu tramwajów. Byłoby to rozwiązanie jakieś tymczasowe, ale po prostu nie wiemy na ten temat nic jeszcze w tym momencie. A co dalej? E, to tak, Marszałkowska pozostanie z przejazdem. Na no Marszałkowskim ma powstać tymczasowy wiadukt i dla samochodów, i dla tramwajów nad całą przebudową. Jeszcze raz powiem, bo chyba nie załapałeś. Ma Załapałem. powstać tymczasowy wiadukt nad budową. Zapałem i się zawiesiłem, bo tak. nie wiem, co na to odpowiedzieć. Nie, czyli ja nie pamiętam żadnej inwestycji w Warszawie, żeby powstał tymczasowy wiadukt. Bo najpierw trzeba ten wiadukt zbudować, potem będą tam jeździć czego... auto, a potem trzeba go rozbudować. Mamy, mamy tymczasowe trasy tramwajowe, jak na przykład na metro Brudno, które powstawały, ale tymczasowy wiadukt to zupełnie inny poziom. Wiemy na pewno, że. A czy jest jakaś inwestycja w Warszawie, która miała być tymczasowa, a trwa do dziś? Hmm. Przypominasz sobie coś takiego? Tak, tak, tak. Tramwaj na Moście Poniatowskiego. Tak? To tak. one początkowo miały być tylko tymczasowe. Tak. O, to nie wiedziałem. A trwają do dziś i tam jest w ogóle zwolnienie do 20 na godzinę. No właśnie dla dlatego. Tych to, też, to też się łączy z tym aspektem, bo te, to torowisko zostało ułożone na samej płycie e, mostu, a nie zostało wbudowane w płytę mostu. Ale dobra, kończąc jeszcze ten temat faktycznie. Tak, zakończmy temat y, właśnie linii mniej więcej. E, to tak, jeszcze Średni będzie słowa. najprawdopodobniej zamknięty etapowo wiadukt Emilii Plater i Jana Pawła. Mhm. Chodzi nie o to, znaczy, możecie słyszeć, jaki wiadukt Emilii Plater, to przypominam wam, że Emilii Plater i Jana Pawła się znajduje nad statem Warszawa Centralna, nad Poranami, to też będzie musiało być po prostu etapami zamknięte, bo wszystko musi być rozgrzebane i odkopane, będzie wszystko realizowane odkrywkowo. i ulica Towarowa na pewno będzie zamknięta na bardzo długi czas. No i przypominam, że w tym samym momencie jakoś to się może niestety zbiec z, z budową tramwaju pod Warszawą Zachodnią, więc tramwaje do P+R plus Aleje ziemskie też nie będą jeździć już niedługo, od najbliższej wakacji najprawdopodobniej tramwaje dojdą maksymalnie do Placu Nalotowicza. Tak samo... To się nigdy nie kończy, jest coraz więcej inwestycji, one się nigdy nie kończą, a zaczęliśmy rozmawiać, od, znaczy wyszliśmy do tej rozmowy od... od... Od deweloperów. pytania, od deweloperów, po, po, potem przez pytanie, więc tego jest mnóstwo. Więc nie, ja zakończmy potem... już ten temat linii średnicowej. Ja tylko powiem to inne... będą mocne utrudnienia i bardzo złożona inwestycja. Ale ja powiem inny wątek. Nie, nie o średnicy, tylko mhm. o najbliższych wakacjach. Teraz zaczynamy dwa lata budowy dwóch kilku ważnych inwestycji: tramwaj na Rakowieckiej i ten pod Warszawą Zachodnią. Znaczy mhm. dwa zachodnie, nie podobaj. No właśnie, Warszawą. to też taki świeży temat was, ten tramwaj pod Warszawą Zachodnią. I te dwa tematy są bardzo. E, będą Sparaliżują bardzo mocno Warszawę na ten czas. Głównie oczywiście większość prac paralizacyjnych jest zaplanowana na wakacje, żeby aż tak nie było źle, ale tramwaje na, grój, tramwaje na alei e, niepodległości znikną na rok. Czyli tramwaj do pola mokotowskiego i dalej na Mokotów nie będzie jeździć przez rok. Tramwaje na Pławskiej będą zamykane maksymalnie na parę tygodni w związku z realizacją paru inwestycji. To ma być najprawdopodobniej w aktualne wakacje robione, ale nie będzie tak, że na Mokotów nie będzie żadnego po połączenia e, przez e, Tramwaje. Będzie zawsze jakieś połączenie z jednej, albo przez e, Pławską, albo przez ale Niepodległości, ale to wiadomo, że będzie zamknięte. Na Rakowicki nie będzie żadnego przejazdu ani dla, e, ani dla samochodów, ani dla autobusów. No, i z kolei mamy Grujecko, i to jest jeszcze mocniejszy temat, bym powiedział. To już teraz, jeżeli widzowie złapaliście się za głowę, to słuchajcie. E, tramwaje będą bardzo długo nie jeździć na Grujecki do przep. R, Aleja Krakowska. Nie wiemy, jak długi, znaczy nie czytamy jeszcze dokładnie projektu, jak to ma być zamknięte, ale wiemy, że nie będzie żadnego przejazdu na odcinku od placu Narodowicza do e, pętli Banacha, czy też do pętli Aleje Krakowskie. Plusem jest to, że to dowisko do pętli Banacha i na Grujeckiej od Placu Notodwicia będzie przebudowane w tym czasie. Natomiast no, nie będzie po prostu żaden tramwaj tamteny jeździć. Samochody będą ograniczone na tym odcinku, bo chodzi oczywiście o skrzyżowanie z Bitwy Warszawskiej 1920 roku, bo tam musi powstać pełna gwiazda tramwajowa. Będzie ograniczone, ale cały czas w każdej orientacji i w każdej osi ma być utrzymany ruch dla samochodów i autobusów. Nie do tramwajów, a dla samochodów i autobusów, i to będzie realizowane przez najbliższe 2-3 lata. Dobrze, po prostu zakończę ten temat i przejdę do, do kolejnego pytania. Tematów. Ostatni komentarz od Tomasza. Temat nowego Mordoru koło Dworca Zachodniego. Tutaj jest też wyjaśnienie od Arka. W Parku Zachodnim takie informacje były na grupach Ochoty, Nasyp Wyciszający, Oddzielający, Jezdnie Alei Jerozolimskich lub Biurowce. Nie wiem, czy to pewne informacje, trzeba potwierdzeń więcej. Czy słyszałeś coś ten, na, ten, na ten temat? Na temat nowego mordoru koło Dworca Zachodniego. No to tak. Faktycznie go było w Zachodniej, Warszawa Główna czy Warszawa Ochota. Mhm. Tam wzdłuż Alei Ziemnickiej zaczęło powstawać dużo wieżowców, ale one no, powstały jakieś już z temu. W sensie one już tam stoją od dłuższego czasu. West Station jest tak dobrym przykładem. Tak. I czy to jest drugi Mordor? Ja bym tak nie powiedział. W sensie tam dosyć dużo osób oczywiście przyjeżdża samochodami czy też komunikacją miejską, ale dużo większym modelem, który powstaje aktualnie, to jest dla Narzeńskiego. Tam już dosyć dużo tego powstało. Rondo Babka, czyli właśnie Rondo Datosłowa, tam dosyć dużo powstało nowych wieżowców. I to są dwa chyba takie ważniejsze, według mnie, mordory niż to, co się znajduje przy Warszawie Zachodniej, bo tam już nie ma de facto miejsca. W Park Zachodni to jest Park Zachodni tam w okolicy już nie ma po prostu nowych miejsc. Chyba, że przy ulicy Lenowej zaczyna powstawać nowe wieżowce, co akurat bym nawet liczył i to byłoby dosyć pozytywna zmiana w tej okolicy. Ale to są raczej te inne miejsca, sam Mordor z kolei, który nam się najbardziej kojarzy, czyli na Mokotowie, Służewie, nie. Warszawa. Tam aktualnie wieżowce są, te stare budowce są wyburzone i powstają w tych miejscach y, deweloperka mieszkaniowa, więc no to się zmienia wszystko. Ciągle się wszystko zmienia, ale od kilku odcinków nie zmienia się twój szalik, który masz za sobą. Co, o co z nim chodzi, Awizo? Tak, no, no to osoby na podcaście, które nas słuchałem na Spotify'u, e, Nie wiem, może jakoś tak przeszczę. E, tak, Awizo ma ze sobą długi szal. W odcieniach raczej jasnych jest żółty, jest czerwony, jest chyba pomarańczowy, długi. jest bardzo długi, nawet fiolet gdzieś tam się załapie, e, jest I chyba ból, bawełniany, czy... taki wydaje się na ciepły. Był i, robiony na drutach. I, 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 czy i na. Igłach, i, tak? Właśnie, więc co on tutaj robi? Dlaczego go masz? E... Ja sam nie wiem już. No tak, już te, te razy go przynosiłem. Znaczy, po pierwsze, on jest bardzo ciepły jest bardzo przyjemny. Natomiast e, z ważnych aspektów to jest tak, sam szalik e, jest w kolorach w teorii światełka e, wośpowego. Ja go wylicytowałem na wośp, żeby nie było, że tylko łącznie wystałem. że tutaj też coś wydałem e, na wośpie. E, on kosztował mnie tam. Ile za niego dałeś, nie? no? Ponad 350 zł. Tak, no, taki szaliczek. Ale było warto? Nie no, było warto. Tym bardziej, że on ma podwójne znaczenie, pomijając sam aspekt... No tak znaczy, na pewno jednym znaczeniem jest to, że jest ciepły. Jest, jest i... bardzo ciepły, jest długi, bo on ma chyba z 3 metry długości, e, ale najważniejszym aspektem chyba dla mnie jest to, kto go zdobił, bo to jest po prostu dla mnie ważniejsza osoba i... E, i... Ona wystawiała to na woźb, ale nie przez siebie, tylko przez swoją uczelnię. E, natomiast ja stwierdziłem, że a, taki ładny szaliczek. Ale kto go zrobił? Bo powiedziałeś, że ona, ktoś. Mój, ja to e, chcę się dowiedzieć. E, chcesz się dowiedzieć. No, ważniejsza dla mnie osoba po prostu tyle powiedzmy. Okej, okay, ale to ta osoba wystawi zrobiła, wystawiła i... Znaczy, to było po prostu, ten szalik był robiony z intencją, żeby go zrobić na woźb. Mm -hmm. e, w ramach właśnie licytacji. Znaczy, on był napowodowany, później był właśnie dokończony w ramach Wielkiej Kieszy Świątecznej Pomocy, żeby był wystawiony na licytację, a później na na licytacji, i ja go wlicytowałem za te 350 zł. I okay. tak tutaj, taka nowa moja poduszka ciepły? wielka. No, że zobaczycie, jest bardzo ciepły, w sensie... E, jest gruby się, na pewno. Jest gruby, to i ciepły. ciepły e, to też sobie nie po nim szyja, no bo faktycznie tutaj można e, sobie e, pozahaczać. No minus jest taki, że on jest ogromny. coś w sensie, jak, jak jest ciepło, to jest, żeby go gdzieś schować, to to, oj, to jest, to jest problem. Ale tak, na pewno to były dobrze, dobrze wydane 350 zł, że tak to powiem. E, bardzo mi się podoba. I, I w zimę jest ci ciepło. W zimę jest mi ciepło, no i też możecie go zobaczyć na różnych odcinkach, bo faktycznie często z nim jeżdżę, no bo to taką Zdobycz to wiecie. No, to ja teraz wziąć, odnośnie ciepła, to niedługo będę w miejscu, w którym będzie ciepło, mianowicie wybieram się do Włoch, ale na kilka dni, raczej może tydzień, zobaczymy i chciałbym tam coś dla Was nagrać. I właśnie, w sumie, skoro jest to trochę taki odcinek specjalny, bo nie dość, że ostatni odcinek podcastu naszego w nie tym pan, sezonie. Nie 20-30 minut, tylko dłużej. Tak, trochę dłużej trwa i do tego jeszcze mamy 15 tysięcy subów, zdobyliśmy. 15 Dokładnie. odcinek, 15 tysięcy Was, subskrybentów, więc też w sumie moglibyście do mnie napisać, znaczy oczywiście w komentarzu co byście chcieli zobaczyć w nowym podcaście Tak, albo nawet nie, nie, nie w podcaście już mnie w to, w to nie wprowadzaj ale z Włoch, no bo przeważnie jak gdzieś wyjeżdżałem nagrywałem shortsy tak. i one były ciekawe mi to też sprawiało radość, że je no nagrywam może mniej więcej gdzie jedziesz, żeby było łatwiej południe, Neapol i, i, i Puglia czy jak to się tak mówi Tambarii mhm. Arbero Bello Marii. też będę, tak. I właśnie myślę, bo z jednej strony chciałbym zrobić coś, jakieś dzieło, piękne dzieło, filmowe oczywiście, tak. z ładnymi widokami, Włochy cieplutko i, i te budynki, które tam są, klimat. Wszędzie jako dłuższy odcinek i po prostu z tymi kadrami. Bym chciał po prostu się nimi pobawić i, i, i zrozumieć ten świat przez kamerę, ale z drugiej strony jakiś materiał informacyjny typu shortsy. Więc piszcie, co byście chcieli zobaczyć luźne propozycje, może z nich skorzystam. No, to jeszcze z tych aspektów, że właśnie chcę nie sekund wyjeżdża. Nam też już właśnie mamy 15 tysięcy, 15, 15 odcinek, więc po prostu w ten sposób tak. też ładnie zakończymy e, ten aktualny sezon tych podcastów. Natomiast e, już też subskrypcji jest chyba 15-200, prawie więc tak. dosyć szybko to się skończyło po, po publikowaniu ponownie Warszawy Zachodniej. Jeszcze parę filmów jest w kolejce, więc jakby na spokojnie. N Raczej to nie jest tak, że teraz się skończyły podcasty, ich nie będzie już w ogóle i nie wrócą teraz. Na informy. pewno wrócą, tylko musimy też mieć trochę y, oddechu, bo jednak te 15-16 tygodni nagrywaliśmy y, pra, co tydzień. Pomijając, ostatni odcinek było, się pojawiało się faktycznie co tydzień, tak. więc dosyć dużo zachodu było przed tym, natomiast Kolejne odcinki nie wrócą w tym miesiącu już raczej, raczej w kolejnym miesiącu najwcześniej jeżeli już. A kiedy wrócą to się dowiecie. Dokładnie. E, więc dziękuję. Pilot odpoczniecie od tego od nas. Możecie słuchać nas cały czas, na Spotify, i oczywiście. Tak, ja też na postaram YouTube. się jeszcze wrzucić na inne platformy streamingowe, jeżeli mi się uda ten nasz podcast, bo tam jest coś takiego, że trzeba dodać linki jeszcze, to jest chwila roboty, ale myślę, że dlaczego nie, skoro nie słuchacie nas na, albo nie macie jednej platformy, to może macie drugą, Dokładnie, więc żeby nie się tak być bardziej otwartym i dostępnym dla was. Więc to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie. Myślę, że po tych 15 odcinkach podcastu dobrze się spisaliśmy, też bardziej się poznaliśmy w tej. Dajcie nasz w co rozmawiania. O naszych podcastach też w sumie, tak. żebyśmy wiedzieli, jakie były wasze odczucia i co wam się podobało, co wam się nie podobało. Dobra, o... kończymy gadać. A, a... Na pewno mi się podobało. Dzięki ci, Awizo, za te 15 odcinków, Dzięki. cały jeden sezon. Na pewno pewno wrócimy. To był podcast właśnie o tym, ze mną była Wizonosz. I ze mną jak zawsze Jakub Sykut. Jakub Sykut to ja. Cześć. Cześć.